mamy jubileusz, świętujemy pięciolecie wspaniałej artystycznej inicjatywy Jasiński & Friends, czyli spotkania młodych polskich artystów ze znawcami sztuki, jej miłośnikami oraz uważnymi odbiorcami. Wystawa pod hasłem Piąta Pora Roku. Piąta dlatego, że to nasza piąta edycja w galerii przy teatrze. Mamy 21 artystów, artystów polskich i artystów portugalskich i artystów polskich mieszkających w Portugalii. Prace od oleju przez grafikę i fotografię do plakatu. Bardzo różne tematycznie i bardzo różnie malowane czy pokazywane. Myślę, że to fajna rzecz, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Wielu młodych twórców, młodych i bardziej doświadczonych, o bardzo skrajnych, charakterystycznych i indywidualnych stylistykach. Także cała wystawa stanowi naprawdę różnorodny miks. Klucz co roku jest ten sam, muszą być to prace super technicznie. Ogromny zaszczyt, że biorę udział w wystawie i że zostałam zaproszona. Ogromnie się cieszę i też tutaj z przyjaciółmi, artystami czekaliśmy na to wydarzenie. Myślę, że jest skierowane po prostu do ludzi, którzy sztukę lubią, lubią się sztuką otaczać, ale też lubią w sztukę inwestować. Wiedzą, że sztuka to jest coś, co na wartości nie traci. I coraz więcej mamy takich ludzi, ludzi młodych, którzy nie mają może wielkich mieszkań, kupują po 3-4 obrazy, których nawet nie wieszają, ale traktują to jako inwestycja. Świadomość sztuki w Polsce rośnie, jest coraz lepsza, sprzedaje się coraz więcej prac i coraz więcej ludzi dostrzega w tym inwestycje.